są jakieś go-karty, nie? Tu... Na Libitwach jest taki, tak, domagały fajny tor, tam z Zacharem jeździliśmy kiedyś. No. I tam jest, Zachar miał tam raz rotację CHR-a i wtedy dwie siostry się tak się zajawiły, że teraz po dwa tygodnie grupa, ekipa, znajomi, sąsiedzi, kto się da i go-karty, także... Ja tam nie jadam wiele, to... Jak mi się to udało, proszę, to... Tu proszę powiedzieć, gdzie to jest i o której jeszcze raz? We wtorek, 21 godzina, ulica Domagały. Go-karting Center Kraków. Do góry trzeba celować. To jest prawdziwy kierowca. Przyszedł, to jest podobno profesjonalista najlepszy ze wszystkich. Dobrze, kto to mówi? 25 sekund każde okrążenie. No widzisz, że ja 30, ja nie mogę 30 przekroczyć. Ktoś, żeby ktoś trzymał tą kamerkę i celował w nas. Niech ktoś trzyma i w nas celuje do góry, żeby Zacharowi głowy nie odcięło. To jest akurat szeroki kąt. Może tam kominiarkę zdejmę, bo to wyjdzie na to, że... Ja ostatnio byłem na Facebooku w kominiarce, więc wszyscy tam bardzo chcieli. To dobrze. No bo ja parę filmików posłałem Zacharowi też, tak żebyśmy się w sumie poznali, bo zamieścił moje filmiki. Także pierwszy raz się widzę. A ponieważ jest z Krakowa, no to myślałem, jakby było więcej czasu, to byśmy coś tu nagrali, jakiś test, może bym jeździł fajnymi sprzętami. Ja tam mam jeszcze elektryka, ci nie podsyłałem jeszcze, nie? Nie wysyłam ci, nie, bo ja mam palety teraz. Może mówimy śmiesznie, pierwszy raz dojdę. Jestem zakłócony w ogóle charakterystyczną elektrycznego. Ale to 50 będzie, bo to później pewnie. No chyba, że się też tam jeździ. Znaczy, test, to jest 85. Wilew Charlotte ma. I nie wolno sterować samochodem. W Stanach jest przepis, że nie może. Dealer musi być niezależną instytucją. Nie może firma sama sterować samochodem w Stanach. A Tesla powiedziała, że ich samochody to nie są samochody, tylko komputery. I oni sami sobie będą te komputery sprzedawać. Więc się wszyscy sądzą z nimi, z Teslą lokalnie i w rali w naszej stolicy. Tesla ma dealership, a u nas ma tylko miejsce, gdzie można auto przetestować, a nie można go kupić. Kupić można, no to jest też taki pis na wodę, bo to prawo się łatwo obchodzi, bo tam się wypełnia papiery orientacyjnie, auto przywożą do domu, no taki bajer. Ale mieli P100D do testowania i pojechaliśmy na taką wyszkę. Nie mogłem filmować, potem się zorientowałem dlaczego, bo testowaliśmy ten 2,5 sekundy setkę, a na terenie zabudowanym na dodatek, więc taka ślepa uliczka rezydencjalna, ale tam domy było daleko, długa, prosta i... No ale wrażenie jest niesamowite. Znaczy wiesz, że mam 600-konne auto i wiem, jak auto dobrze przyspiesza. Takie 4 sekundy setkę mi nie jest dziwne. Elektryk robi to inaczej. Powyżej 100, no to już jest on traci jednak. Już tam między, nie wiem, tam dojdzie się gdzieś do 180 się może rozpędziłem, zanim ten zaczął krzyczeć, że trzeba zwolnić, ale to już tam nie robi takiego wrażenia. Ale ten pierwszy, on napęd na szeryko... Rzucił wypowiedzenie po tej przejazdce. Nie, bo oni to robią specjalnie dla klientów, w ten sposób się zachęca. A mówiąc o charakterystyce elektryka, to Leaf, który ma 11 sekund setkę, czyli no raczej marne osiągi, minivany takie osiągi mają. Robi wrażenie auta najszybszego na ulicy. Jeżdżąc po mieście do tych 50-70 km na godzinę, tak, jeździć po mieście. Bo po prostu... Moment obrotowy. W normalnym aucie nie jeździsz 7000 obrotów czy 6000 obrotów, bo żona krzyczy, dziecko krzyczy, teściowa krzyczy. Wszyscy krzyczą, żebyś się uspokoił, że nie jesteś wariatem. A elektrykiem jedziesz cały czas na 7000 obrotów, to znaczy z maksymalną mocą.
i równocześnie jest cisza taka, że teściowa z żoną rozmawiają sobie i nawet nie zauważyły, że ja tutaj mam gaz pod łodze. Po prostu to już wolę ryczący silnik, żeby tej teściowej strach nie było. Także elektryki to nie da. Wiesz, przejedziesz się, pojeździsz, zmienisz zdanie. To jest to 5 lat. Nie, masz wrażenie, dlatego że zwykle jak jedziesz taką M3, to tym wrażeniom przyspieszenia towarzyszą też wrażenia akustyczne. Wiesz, że za tym rykiem silnika zaraz nastąpi wniecenie fotry itd. Jak masz elektryka, wciskasz, no nic się niby nie dzieje, a nagle prawda ci oczy wciska do czaszki. I nie wiesz dlaczego w zasadzie, bo tam nie ma głosu, więc ten dysonans poznawczy sprawia, że samochody robią jeszcze większe wrażenie niż to tak naprawdę z papierów wygląda wynika. Zara, no właśnie, to ostatnio testowałeś E63 SAMG, tak, właśnie, 3,4 do setki. Jak to z elektrykiem? No właśnie, nie przetestowałeś, ale przejechałeś na torze. Tak. I jak to ma się z takim elektrykiem w porównaniu? Te wrażenia, no bo tam jest naprawdę... Wiesz... Daje się astronomiczne w limuzynie przyspieszenie. Zgadza się. W porównaniu do Tesly na przykład, która miała, no powiedzmy, że troszkę gorszy efekt wyniki, prawda? To jest, na pewno samo brzmienie już sprawia, że wiesz, że jedziesz zupełnie czym innym. Bierzesz dwa kółka, prawda? Samochód typu Tesla, samochód typu 63 MG. One się przecinają tylko na tym fragmencie, że tak powiem, przyspieszenie. Cała reszta jest inna. Więc tam jest, wiesz, koncepcja jest zupełnie inna, jeśli chodzi o emocje oczywiście, no bo to wiesz, no, 4 miejsca, 4 koła, jakby to wspólny mianownik jest. Natomiast jeśli chodzi o wrażenie, to jakbyś jeździł jakby na innej planecie, tak, innym samochodem. No, myślę, że ciężko to porównać. A jeszcze mam takie pytanie, czy myślisz, że jest szansa, że dostaniesz na testy albo w ogóle na przejechanie się Bugatti Chiron? Bo on ma właśnie te 2,5, te 2,5 sekundy do setki. Nie jestem optymistą w tej kwestii. Żeby takie auto przetestować, to musi właściciel, trzeba rozmawiać z właścicielem. Znaczy, takie firmy nie... prezentacja dla mediów, Bugatti zrobiło, ale to pojechały top, ja nie wiem, czy koszty typowe. No pewnie Top Gear pojechał, no czy Top Gear już nie ma, no to pamiętam. Tak. No bo tam jest 13 sekund do 300 na godzinę i dlatego to bardzo ciekawe. Spróbujemy u mnie na skabinie. Bugatti coś poszedł w kierunku ubogich klientów, bo tam zdaje się wycofali się z tych kół. Tam co trzecią wymianę okon trzeba było nowe koła kupować, które kosztowały więcej od tego Mercedesa chyba. Bo tam jakieś miał z włókna węglowego koła zrobione i po prostu producent opon mówił, że a opony wytrzymywały ze 3000 km mniej więcej, więc co roku, jak ktoś dużo jeździł, to co roku albo dwa razy w roku kupował za kilkadziesiąt tysięcy dolarów komplet kół do tygodniu. No ale jak wystać za taki samochód, to... Ten najnowszy Bugatti ma już normalne koła, normalne w sensie, że nie trzeba ich co roku wymieniać. Czyli auto dla uwagi, tak? Księgowy się do tego dobrałby. Bo właściciele tym samym stracili na tej swojej ekskluzywności. Prawdopodobnie. Ale to był ostatnio podliczyłem, co jeżdżę w tym miałka. Ja ostatnio podliczyłem, ile mnie sektor stawał przez pół roku posiadanie i przejechałem nim 1000 km w sumie przez ten czas, z czego 400 jadąc z Warszawy, gdzie go kupiłem do Krakowa. I mnie kosztował mniej więcej 10 zł za kilometr. Bo jest paliwo. Paliwo ekstra. Nie, to jest też właśnie to, czego sobie ludzie nie zdają sprawy. Jak się jest posiadaczem takiego samochodu jak Ferrari na przykład, to wymiana oleju może kosztować 25 tysięcy dolarów na przykład. No, takie ceny usług są, bo tam coś trzeba na przykład wyjąć, rozkręcić, obojętne co, to musi się to... Korek trzeba wyjąć, a to jest tylko jeden pan w Europie, który wyjmuje ten korek. Nie trzeba bardzo daleko chodzić, wystarczy spojrzeć na GTR-a na przykład. Żeby w IWS zmienić opony na letnie na przykład, to musisz mieć odpowiedniego fachowca, który w Polsce jest 3. I chłopaki mają w Kielcach na przykład GTR-a i na zimówkach jeździli dłużej niż chcieli, bo w Kielcach nikt nie miał to zmienić, tak? A w Krakowie facet był i miał uprawnienie, ale bywał rzadko w pracy. Po prostu bujali się z tym, nie wiadomo. Dobra, to zostanie w swojej W Kielcach jest tor, więc pasowałoby. A ty testowałeś te Michelin 4S najnowsze? Właśnie miałem dostać ten komplet na
S-kę na E-klasę, 63 MGS, ale skasowali mi termin, przynieśli na jakiś inny i generalnie dostał mi się komplikacje. To może być ciekawy test. No, za dwa tygodnie miał być ten test, ale coś się po... Znaczy, Mercedes stwierdził, że AMG Driving Academy im zabrało, AMG stwierdził, że to nie tak, więc generalnie coś tam się dzieje. Nie tak jak no bo jak będę opony kupował, to chyba te 4 z tego co. No Kołowczyk się cieplutko opowiadał. Był bardzo zadowolony i ja nie byłem w tym Springs, coś tam. Ten Springs, gdzie mu to testowali. Zamerowi bym uwierzył, a Kołowczyk może kasę za to wziął. To nie A ja właśnie największy problem, jaki mam, to z trakcją, bo na jedynce, dwójce, jak przekraczam 6000 obrotów, to mi się koła zaczynają ślizgać. Jadę 110 km na godzinę na suchym asfalcie i koła mi się zaczynają ślizgać, jakbym na taflę lodu wjechał. Pamiętaj, że PS4S są w 80% na drogę i w 20% tylko na to. Więc to nie są takie... Ale ja mówię o jeździe po ulicach. No, to będziesz raczej zadowolony. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Ale popatrzę, czy jest. Mam trójeczkę. To wystarczająco. Tą M3 chciałem sfilmować, gdzie on jedzie. Się ludziom powodzi w Polsce. M3 nowymi jeżdżą. Musi pan za takich biedach. Nie, to takie auto, ile to? 400 tysięcy złotych kosztuje? To co to jest? Kto bogatemu zabroni? 400 kropki to jak na padanie, to spoko. Co to za zwierz taki straszny tutaj jest? Przeźroczysty? Przeźroczysty i przebiera nogami. Krewetka Amano. A to hoduje cię, żeby sobie potem na kolację zrobić? No właśnie nie, no to by było się miało serem ekonomicznym. Nie, bo to zrobię. Tak. Może ci się taka pałeczka i kierowniczka jak jedna z drugą zobaczy. A to ile ich masz? Wszystko się mi poprawia, jak zrobiłam na początku. Powinno być 6, a złapała. Jeszcze mam. I to cało wtrząchnie? To jest na razie za twarde, trochę mięknie. Ja no sobie powoli ją tam skubię. A to? To jest zbrodnia. Normalny człowiek je na przykład 200 na 300 gram. A ja jem 20. Także jak tu patrzymy na to, na przykład, i tu jest 27 gramów węglowodanów w 100 gramach tych lodów. Też AMG się wepchał przed nami. Kogo to? Skąd ludzie mają pieniądze na takie? Za 100 metrów jadę w prawo. Oraz wszystkich linii lotniczych należących do sojuszu Star Alliance, witamy Państwa na pokładzie. Cały pobyt w Krakowie, niewiele się ta pogoda różniła. Parę dni ładnych było, ale zimno, burasto, deszczowo przez większą część pobytu. Żegnamy Kraków, odpalamy. Poszły konie po betonie. Jesteśmy w powietrzu. Dźwięki. Stuka coś w podłogę. Chyba się w podwozie schowało. Taki dźwięk, jak się rozlatywał ten samochód. Już lecimy nad chmura. Tu już deszczyk nie pada. Zbliżamy się do Monachium. Widzę lotnisko. Kątem oka. Kontempluję już lotnisko.
Mobility Service, mamy specjalny serwis tutaj na lotnisku. Drogowóz, uwaga na przerywane samoloty. Danke schön. Gerne, have a good day. Na sam koniec. And make sure that your seat back is in an upright position. Powiedzieli, że jednak lądujemy. Jakaś burza była nad lotniskiem taka, że się bali lądować. Było niebezpieczeństwo z nas gdzieś do Waszyngtonu wyślą, ale burza się przesunęła i lecimy do Charlotte. Norman Lake na północ od Charlotte. To już przedmieście. Będzie widać po naszej lewej centrum Charlotte, tylko że zdaje się dziś nic nie będzie widać, bo taka pogoda do kitu. A już mam nową baterię, tu 85. Tu już lotnisko, parkingi przy lotnisku, widać tam centrum, na horyzoncie widać centrum miasta, ale ledwo co z mgły wystają te wieżowce. A tu już lądujemy. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeszcze go buja, jeszcze go buja, łup wylądował. Nawet mu to... Welcome to Charlotte, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelts fastened until we have reached our final parking position. And the fasten seatbelt signs above your head have been switched off. Captain Zaliga. No i jestem na lotnisku, tylko teraz trzeba... się doczekać na wikunie jeszcze, bo gdzieś tu powinna być, tylko pewnie stoi w tym korku. Będzie za parę minut. Wracamy z lotniska i mamy... A patrzysz przed siebie? Cicho, już nie przeszkadzać. Battery level is low, czyli prądu nie ma, mruga, że 14 mil jeszcze do przejechania, a do domu jeszcze no... 7-8 mieć. Dojedziemy tak na styk, nie ma problemu, ale dojedziemy, dojedziemy, ale już mruga. Tak jeszcze nie jechałem. Policja tam stoi, nie bawię się kamerą.
przecież on nie widzi, czy ja tu robię. Mruga, że już prądu nie ma w ogóle. No ale jedziemy na oparach elektronów, więc spokojnie. Spokojnie dojedziesz. Stąd myślę, że go już dopchamy. Stąd to już rozpędzę. A Reksiu zamknięty jest? Nie. Reksiu! Jest pod stołem. Tak, dobrze, już jest. Reksiu, kochani. Do 4 rano, a ja już jestem na nogach oczywiście. No bo zawsze żyłem według polskiego czasu, a według polskiego czasu teraz jest 9:30, czy tak? Spałem wyjątkowo długo po tej podróży. Moje kowbojki, wiecie co się porobiło? Porobiło się tak, że się obcasy zdarły całkiem. I teraz trzeba je naprawić, bo prawdę mówiąc to już tym bucie mi się do samego obcasa zdarło, ale wiecie, że ja chodzę koślawo, więc ja muszę w innym miejscu sobie przykleić te obcasy. Tego można by ukręcić tutaj w taki sposób. Nie będą się dalej zdzierać, nie będą też tak stukać jak kiedyś. No bo nie są metalowe. Ważne, że się nie będą zdzierać.